Cześć, witajcie, z tej strony Robert, kolejny film z MWC. Dzisiaj chciałbym wam pokazać nowe Xperia XZ2 i XZ2 Compact. I muszę przyznać szczerze, że bardzo podoba mi się jakby podejście Sony. W sensie cieszę się, że wreszcie się coś zmieniło i że tak na dobrą sprawę no te urządzenia wyglądają zupełnie inaczej. I gdybyśmy nie patrzyli na brand, na pewno byśmy nie powiedzieli, że jest to Sony. Ale wydaje mi się, że to jest dobre posunięcie. Nawet jeżeli... W samej mojej ocenie XZ2 Compact nie jest tak urodziwy, jak mógłby być tak na dobrą sprawę. Ale zacznijmy sobie od początku. Sony Xperia XZ2 oczywiście ma topową specyfikację i mówię tutaj o Snapie 845. Niestety tylko 4 GB pamięci RAM, ale tutaj mamy rozdzielczość Full HD, jeżeli chodzi o wyświetlacz. 64 GB wbudowane, Adreno 630, więc najmocniejszy właściwie zestaw, który możemy obecnie dostać. No i bateria 3180 mAh. Czy to mało? No zobaczymy. No, na ogół nie było jakichś wielkich problemów, jeżeli chodzi o optymalizację tego sprzętu. Ale faktycznie zobaczymy, bo mamy tym razem rozdzielczość Full HD+, i to jest 2160x1080 pikseli, ale ten ekran jest ze wsparciem HDR-u, więc zobaczymy, jak to będzie finalnie wyglądało. Jeżeli chodzi o wygląd Sony Xperia XZ2, to z przodu może te ramki nie są jakieś specjalnie małe, to znaczy są konkurencyjne modele, które wyglądają jakby dużo bardziej nowocześnie mimo wszystko. Natomiast ten tył jest naprawdę bardzo fajny. Trochę się śmieję, że on wygląda jak wieloryb, bo ma jakby taki troszkę garb. Jeszcze centralnie na tym jakby wzniesieniu jest umiejscowiony aparat, pod spodem troszeczkę skaner odcisków palców, ale wygląda to naprawdę bardzo schludnie, podoba mi się. Fajnie, że elementy, które tu się pojawiły, czyli szkło z tyłu, są razem upakowane od razu z tymi benefitami związanymi z tym, że mamy szkło w urządzeniu, czyli od razu jest to indukcyjne ładowanie i nie musimy na nic takiego czekać. Jeżeli chodzi o XZ2 Compact, przyznam szczerze, mnie się po prostu urządzenie dużo mniej podoba i nie chodzi tylko o to, że mamy tutaj po prostu plastik z tyłu, natomiast nie wiem, no jakoś po prostu mniej mi przypadło do gustu, ale rozumiem, że są może osoby, które będą bardziej tym zachwycone. Natomiast dużym, ale to dużym plusem jest to, że pomimo tego, że mamy mały ekran 5-calowy, to mamy też tutaj Full HD+, w tych samych proporcjach, więc 2160x1080 pikseli, też ekran HDR. Różnica, jeżeli chodzi o to urządzenie, jest taka, że nie mamy tutaj tego systemu wibracji podczas oglądania materiałów. Jakkolwiek to działa, bo nie udało mi się tego niestety na samym stoisku przetestować. Ale dużym plusem jest również to, że mamy tutaj tą topową specyfikację, czyli Snapa 845 w takim malutkim urządzeniu, Adreno 630, no i te 4 GB pamięci RAM z 64. Bateria 2700 mAh, to nie jest chyba mało, jeżeli chodzi o urządzenie 5-calowe, więc zobaczymy, może faktycznie będzie to spisywało się tutaj całkiem nieźle. Wspomniałbym również o chyba największej nowości, jeżeli chodzi o urządzenia Sony, a mianowicie o 960 klatek na sekundę, czyli slow motion, ale teraz Full HD. No, chwileczkę tylko gdzieś tam widziałem, jak to działa. Ten obraz rzeczywiście jest troszkę lepszy, ale nadal warunki oświetleniowe muszą być bardzo, ale to bardzo dobre. Więc jakby w tej kwestii to się nie zmieniło. I również sami musimy gdzieś tam po prostu zaznaczać momenty, które chcemy zwalniać. Ale przez to, że mamy tą wyższą rozdzielczość, widocznie chyba ten bufor za bardzo się nie zmienił, w sensie nie jest dużo większy, bo teraz możemy niestety tylko 0,1 sekundy zwolnić jakby ten czas do 3 sekund. Wcześniej to było 0,2 sekundy do 6 sekund, teraz mamy 0,1 do 3 sekund, więc będzie krótsze to slow motion, tak na dobrą sprawę, no ale jednak lepszej jakości. Podsumowując, może nie jest idealnie, ale ja się cieszę, że wreszcie się coś zmieniło. To będą wreszcie smartfony od Sony, które jakimś dużym zainteresowaniem tak na dobrą sprawę będę testował, biorąc pod uwagę, że po prostu no, coś się zmieniło, że nie mamy znowu tej samej bryły, że nie ma jakichś tam detali, które się po prostu zmieniają na obudowie czy przesunięciu aparatu. Tu mamy jakby zupełnie nowe urządzenie i to jest jak najbardziej w porządku. Wszystkie z Androidem 8 na dzień dobry. Czy to jest wielki powrót Sony, jeżeli chodzi o urządzenia mobilne? No, pod względem designu na pewno, natomiast jeżeli chodzi o rozwiązania, które tam mamy, czyli na przykład aparat, niestety mamy nadal tą samą aplikację aparatu, robiłem kilka zdjęć, mam wrażenie, że nadal mamy tutaj podwójne wyostrzanie w niektórych momentach, no ale zobaczymy, na to musimy poczekać do testów. Dzięki bardzo, dajcie znać, co myślicie o nowych Sony, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć!